Halo, witam! Sims 4 dzisiaj. I w ogóle to tak, gramy u naszych kochanych Rosenbergów, u naszej kochanej w sumie Fatimy w tym momencie. Dokładnie tak. No i słuchajcie, z rzeczy ważnych i ważniejszych, to co zostało zrobione, to dodałam hajs za sprzedaż tamtego domu. Już tam Hope jest przeniesiona, już tam Charlotte też jest przeniesiona, one już nie mieszkają w tamtym domu, tak jak wam mówiłam, że będę to robić. No ale zbudowałam też szopę, bo padł pomysł w komentarzach, że w sumie mogłabym spróbować zbudować szopę. Właśnie, że właśnie jak Juliet będzie wybuchać i w ogóle, żeby miała gdzie. No to jest taka, no nie wiem, najzwyczajniejsza w świecie szopa tego typu. Rzeczy do drapania, rzeczy do bicia. W ogóle jestem ciekawa, czy wilkołak może ćwiczyć ciosy, czy tak to nazwę. Podziwiaj swoją nową rzecz. No świetnie. Zapomniałam, że ty jesteś materialistką. Dobra, ale puśćmy czas, zobaczymy, co oni będą robić. Ja w ogóle przełączę światła, bo dobudowałam rzeczy, więc dobrze by było właśnie. Automatyczne przełączanie. No i tak, plan na ciebie dzisiaj jest taki, że może dobrze by było potworzyć trochę twoją sztukę i w ogóle. Wy to się ściskacie, wy chyba się cieszycie, że udało wam się znaleźć jakieś spokojne miejsce. No tak, wspominaj wesele. No to słodkie, że sami się dobraliście do siebie, żeby się tulić, żeby rozmawiać i w ogóle. Ja myślę, że skoro to jest wasze nowe łóżko, to może warto byłoby coś zrobić z tym nowym łóżkiem. Tak nie, żeby coś. No Fatima tu śpi, to może dajcie jej spać. Jezu, ona śpi w tym podrapanym łóżku jeszcze. To jest chyba czas na pousuwanie tych śladów drapania, no bo skoro będziemy mieć szopę, to w szopie będzie nasza tutaj Juliet wybuchać i chyba nie tylko, patrząc na naszych tutaj zakochańców, którzy idą teraz do siebie. No tak, trzeba uczcić to, że wreszcie macie w pełni umeblowany dom, nie? Śpi. Nie, no ty nigdzie nie idziesz spać, bo ty będziesz znowu wściekła, że ty idziesz spać. Twoim zadaniem jest dzierganie. Wiszące kwietniki poproszę, jakikolwiek. No co nie możesz? Jak nie możesz? Chodź tutaj, patrz ile masz miejsca, sobieś usiądź, nie podrap. Boże, laska, usiądź. No nie chcę, żebyś to drapała. Laska. Co się ze mną stało, no? No ja też się zastanawiam, co się z tobą stało. Dobra, dziergaj kwietnik. No dawaj, lecisz. Dzierganko, dziękuję. Te dźwięki w ogóle stąd. Mam nadzieję, że wam się podoba tutaj. Tak, ty poszedłeś spać, aczkolwiek się obudziłeś. No cóż, ty masz dalej ten kryzys wieku średniego. To akurat mi się podoba, bo chciałabym się trochę pobawić tym, że no jednak masz ten kryzys wieku średniego i w ogóle, czemu ty idziesz spać do kryjówki? Nie rób tego, proszę, kochanie. Kochanie, iść spać. No ale tak, dalej masz ten kryzys wieku średniego, więc w sumie kup 3 drogie obrazy, o Boże. Wanna z hydromasażem, no ja już widzę. Dłuż pieniądze do skrytki. To jest taka skrytka? Nie, to raczej jest inna skrytka. Dobra, nie róbmy tego. Co najwyżej możesz pójść w stanie skupienia do pracy. Zobaczymy, czy by ci się udało. Na razie to byś mógł wziąć tak, wziąć prysznic, mógłbyś pójść spać, ty będziesz dziergać całą noc. No bo tak, to też jest kwestia taka, że chcę trochę rzeczy uzbierać dla siebie, żeby zrobić ci twój pokój pamiątkowy, a z drugiej strony chciałabym coś powystawiać na plop. I nie tylko na plopsy, bo chciałabym zobaczyć, bo jest takie stoisko, w którym można samemu sprzedawać rzeczy. Jestem mega ciekawa, czy by się dało, żebyś ty korzystała z tego stoiska, ale żeby to sprawdzić, to musisz tego nadziergać trochę więcej. Także idź tam do toalety, o, ponury skowyt, nie dasz rady, nie dasz rady. Jak tam kurczaki? Jakoś tam żyją. Kurnik nazwij, nie? No dzięki, nie będę nazywać kurnika. Dobra, ale usiądź sobie, o, albo tu mogę kliknąć dziergaj. Więcej dekoracji. Jezu, pingwinki, o Boże, kaktusy, lamy, ja... Zrób kaktusa. Zrobienie kaktusa będzie fajne, zobaczysz. No i tak całą noc będzie dziergać, także no, widzimy się raczej rano. O, Fatima wstała. Się cieszy z tego, co my tu mamy. Dobra, Fatima, słuchaj, to jest świetny moment, żeby pójść się umyć. A czekaj, Hadżar idzie do toalety. Dobra, to nie przeszkadza jej może. Pójdź się umyć na górę. I potem będziesz mogła zejść i zjeść. To jest szanowanie współlokatorów. Ty kończ dziergać. Wydziergałam całe dwie rzeczy przez tę noc. To są rzeczy raczej takie bardziej dla ciebie. Więc ja ci bym je. Ja bym ci je wsadziła do tego pokoju i tak w ogóle, żebym je nie zapomniała, że to są rzeczy dla ciebie, więc zróbmy to, proszę bardzo. Może to przestawmy jeszcze. O, na przykład tutaj. Tu jest puf i tu jest kaktus jako ozdoba. Nie mogę tego na szafkę postawić? Dobra, trudno. Przestawię to tutaj, w tym trybie. Postawimy to w jakimś losowym miejscu, typu tutaj. O, cudownie. Za 2 godziny zemdlejesz, no. Dobrze by było, żeby skończyła się noc, żebyś ty się nie wkurzała. Ha, bo Fatima idzie jeść, dobra. Dobrze by było, żeby skończyła się halo, noc, żebyś ty się nie wkurzała, że jest dzień i że ty musisz iść spać. Gdzie ty idziesz? Boże, ty idziesz tu myć, jak tam mamy zlew. Ona poszła tu myć ręce, no. Co jest, kurde? Jeszcze zlew się zepsuł, no. Dobra, chyba nie mamy wyjścia, iść spać po prostu. Ty się obudziłaś. I tak. Jest mała kura, ojejku. Może dobrze byłoby ją nazwać.
nazwać, bo jej jeszcze nie nazwaliśmy w sumie. Może Dina niech się nazywa, bo skoro tak to wygląda, że nazywamy to, o, zbierz jajka, że nazywamy to z alfabetu, to może nazywajmy to dalej z alfabetu. Dobra, chodź nakarmić te kury przy okazji. Jajka zebrane, porozrzucana karma. Tu jest nasz Chris. Weź jakoś tam się poentuzjazmuj tym kurczakiem. Spędź czas z nim w ogóle. O Jezus. Przestraszył cię kurczak i ty chcesz być paranoiczką? Nie, no nie pasuje mi to do ciebie. Nie ma takiej opcji. Dobra, jest jakaś bardziej taka, no nie wiem, pozytywna kura. Co to jest w ogóle? Czy to jest pierwiastek? Tak. Przejmij na własność. W takim razie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Super, założenie kolekcji pierwiastków. A na przykład Alinda by chciała porozmawiać? Ej, Alinda, pokaż jak umiesz tańczyć. Tak, ty idziesz do pracy normalnie. Czy ty się wkurzasz, że śpisz? Nie, ty śpisz normalnie. Dobrze. Ty widzę, zaczynasz całkiem normalnie rozmawiać z tą kurą. No, stanowczo lepiej się z Alindą dogadujesz niż z Chrisem. Chris jest taki... No. A, Jezu, jeszcze jednego moda w ogóle muszę wgrać, bo nie wgrałam tego moda, ale słuchajcie, domek na drzewie, zależnie od pory roku, nie zmienia koloru liści. Jest mod, który to naprawia i to jest na swój sposób trochę przerażające, że musimy mieć aż moda na to, żeby to działało dobrze. Ojej, kurczątko. No może chodź, zapoznaj się z kurczątkiem, czekaj, zapytaj kurczaczka o przyszłość. No, teraz się przynajmniej znacie, bo ty zaraz do pracy idziesz. Orion, gdzie ty jesteś tutaj? Rozgniewany, dlaczego ja? No, daj spokój, zlew sam z siebie naprawiłeś, bo jesteś bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym wilkołakiem, przepraszam, przepraszam, że cię obrażam. O, możesz zostawić notkę tutaj, ustalić ciszę nocną, nie no, bez przesady. Napisz wiadomość, dla Juliet możesz napisać wiadomość, dlaczego nie? Ty sobie śpisz, ale dobrze by było, żebyś wstała. No właśnie, Hadżar, ile ci jeszcze zajmie ta toaleta tutaj? Jezu, ty się w ogóle przyjaźnisz z tą Hadżar, jak to się stało? Halo Hadżar, bo łazienka jest zajęta. Dobra, idź może na górę. Ogarniesz się na górze, zejdziesz na dół, Orion może byś coś ugotował, tak w sumie. Dla wszystkich. O której ty idziesz do pracy? Za dwa dni. Aha, bo ty masz dzisiaj wolne. No dobra, i ty rozumiem też. Nie trzaskaj drzwiami, Boże, kobieto. Laska, ja wiem, że facet ci wszedł do toalety, ale nie myj się, zanim nie pójdziesz. Orion, ale wasz dom spłonął. Nie żeby coś. Może dobrze byłoby nie podpalać kolejnego domu. Ty się specjalnie też obudziłaś, żeby się tym zająć. Dobra, Orion, weź to ugaś. Orion, proszę, ugaś to, skoro już to schrzeniłeś. No tak, ja tu mam alarm. Matko, no tak, przewidziałam to, że jako to, że to jest pomoc. To jest dom pomocy sąsiedzkiej, to, że tu jest alarm. Dobra, a stać mnie, żeby to zamienić? Wow. O, kapu oczywiście nie zamienię. Ale to i tak jest sukces, bo przynajmniej stać nas, żeby w ogóle pozamienić te rzeczy. Normalnie to nie miało miejsca. Dobra, Orion. Tym razem udało się zachować, tak. Zatentegować. A czy ty masz cechę, która... Tak, obawa przed ogniem. Z tą cechą Simowie częściej podpalają rzeczy. To może weź, zrób coś, co nie wymaga podgrzewania. Zrób sałatkę owocową. Tak, to będzie świetny pomysł. Ty nie gotuj. Ty idziesz spać, Juliet. Nic spać. To ci nie interesuje. Ty miałaś iść do toalety. Może uda ci się dojść. Doszłaś do toalety. Świetnie. Weź sobie prysznic. No, widzę, że się zacięłaś przed. No cóż. Dobra, Orion kończy sałatkę. Idealnie, bo sobie złapiesz porcję. Orion, co ty mógłbyś robić w swoim życiu? Wypełniaj raporty. No w sumie, jeżeli masz taki wyścig szczurów, to może mógłbyś powypełniać sobie raporty. Czy Fatima ma jakiś komputer? Chyba nie. To chyba tu byś musiał powypełniać raporty. Gdzie to będzie? To będzie w karierze? Znajdź pracę dorywcze? Nie. Społeczne? Nie. Zamów to na pewno nie. Napisz to tym bardziej, nie? Sieć? Wypełniaj raporty. Tak, to będzie w sieci. Dobra, zostaw żonę, nie kłóćcie się. Bo ty, jak masz taki kryzys wieku średniego, to wiesz. Jakaś Emi przyszła. Dobrze, możesz przedstawić się. Niech wejdzie. Nie wiem, kim jest, ale niech wejdzie. Gdybyś mogła przy okazji też na przykład ponury skowyt sobie zrobić, żeby się trochę uspokoić, kobieto. Mam swoje potrzeby. No, gościu, ja nie spełniam twoich potrzeb. Savanna, idź naprawić wannę. Tak to niestety wygląda w tym życiu teraz. No i tak, ty na dobrą sprawę masz wolne, chyba żebyś pomogła trochę w ogrodzie. O, coś tam można ewoluować. Może nie, to może tym się zajmie Fatima. Ty masz wolne. Savanna, ty sobie rób, co byś chciała, na co masz ochotę. To by się przydało właśnie ewoluować to. Może Orion by się trochę zajmował też ogrodem. No to też jest jego takie byłe hobby, nie żeby coś. To tu się jeszcze mieni, to się mieni. No tutaj niestety była roślina, już jej nie ma. W sumie jak przyjdziesz, to możesz pozbierać wosk sojowy, bo to też by się przydało, żeby zebrać. A to musisz wrócić z pracy. Ty, rozumiem, wynosisz śmieci sama z siebie i to jest twój czas wolny, dobrze. Ty wypełniasz raporty do pracy. No taki kryzys wieku średniego, a nie inny, że no chcesz się zająć
zająć swoją robotą. Dobrze by było, żebyś nie wybuchła. Sytuacja się poprawiła, ale ja nic nie zrobiłam. Chodź, Orion, skorzystaj sobie z toalety. Co chce robić Hadżar? Ty w ogóle nie znasz Hadżar, więc może zrób jakieś wesołe zapoznanie z tą Hadżar. W sumie mieszkacie razem, dobrze by było się na przykład znać, czy coś. Co to jest? Szeptanie. No to już nie będzie szeptania, bo się zapoznałeś. Aliego też nie znasz, więc może Aliego jeszcze poznaj. Ali, czekaj. O, z tobą się uprzejmie zapoznam, tak żeby jakaś różnica była. No, bo to ważne, żeby znać współlokatorów. Halo, możemy się poznać? Dziękuję. Dobra. Skoro się znacie, to teraz to jest odpowiedni moment, że teraz faktycznie możesz pójść z... Ta sałatka jest na wierzchu cały czas, no wiecie co. Weź resztki po prostu. Ty prawie się wyspałaś, to możesz wstać. Ty masz, że Nicole dzwoni. Jak Nicole dzwoni, to moim obowiązkiem jest odebrać telefon. Sobie pogadajcie ze sobą, rodzinne ploty, cudownie. Zrób ponuryskowy, żeby nie wybuchać mi tutaj, bo to jest ważne, żeby nie wybuchać. Dokładnie. Masz dużo rzeczy do zrobienia, które ja bym chciała, żebyś zrobiła. Orion stwierdził, że programowanie to coś, czym chciałby się częściej zajmować. A jak ty to stwierdziłeś? Dobrze, skoro tak bardzo chcesz się zajmować programowaniem. To jest głupie w ogóle, ale dobrze. Zapraszam. Wspólny grunt pod związek. No widzę, jak Savannah się cieszy. Rozgniewana rozmowa. Ale relacje macie dobre, no. Czy ty zebrałaś ten wosk sojowy w ogóle? Coś tam zebrałaś. To są jajka, które wypadałoby włożyć do lodówki. Dobra, to ty się sobą zajmij. Ty się myjesz. Więc ty jak się myjesz, to potem dobrze by było, żebyś sobie coś zjadła. Na przykład też sałatkę owocową. Zapraszam cię, pani. Jezu, ty i tak zaraz wybuchniesz. No i po co ja cię tutaj skowytowałam, jak ty i tak się wkurzysz. I zaraz będzie, o nie, tylko nie to. Znowu sałatkę wyciągasz. Zostaw tę sałatkę. Już jadłaś, dziewczyno. Dobra. Czy ty zdążysz coś wydziergać? Bo z Nicole to chyba się nie spotkamy, jak jesteś w takim stanie. Nie wiem, dywan może. Zrób żółty dywan, to może spróbujemy go wystawić na plopsy. Dziergaj w fotelu bujanym. A no tak, bo ty masz aspirację do tego. W stanie zainspirowania. Już widzę, patrząc na twój ogólny stan, że ci się to udaje. Co? Nazywasz swój nowy związek miłością? Moim zdaniem to tylko pociecha, ale no nic. Ktoś tu jest zazdrosny, że mi się układa, a tobie nie. Ale mnie rozbawiło to. A ja powiem tak. A ja powiem intymność, pocałuj. Bo ten związek jest udany, jest cudowny i kuś. Ej, tam jest barabara w domku na drzewie. Czekaj. Ja chcę spróbować. Idźcie zrobić barabara w domku na drzewie. Ile wy tu macie rzeczy w ogóle? Czekaj, otwórz profil. Gdzie ona jest? Pasujące style życia macie nawet. Ojejku. Ale wy słodziaki jesteście. Boże. Totalnie moja ulubiona para, jaką kiedykolwiek zrobiłam w jakiejkolwiek części Simsów. Akurat teraz musisz wybuchać? A nie. A dasz radę jeszcze się wyskowytować? Dobra, dziękuję. Halo, Savannah, bo ja bym chciała jeszcze tak trochę... Wiesz, barabara w domku. No, Orion, proszę. Co jest? A, Juliet, nie zauważyłam cię. Chodź tu. Ty wytrzymasz jakoś. Dobra, zamknijmy cię tu, zablokuj dla wszystkich. I ty siedź tu teraz, aż się ogarniesz. Dobra, czy ty podrapałaś coś? A, no tak, telewizor się zepsuł. No tak, wilkołaki w pełnej krasie. Czego ja się spodziewałam? Orion przynajmniej spać poszedł. Savannah tylko nie umrze przy naprawie tego telewizora, proszę. No i prąd cię poraził akurat w momencie, jak nie patrzyłam, no. Savannah, zostaw ten temat. Idź skorzystaj z toalety. Idź śpi. Ta by się mogła ogarnąć. Dziękuję. Idealnie na moich oczach. Wypoczęta, wspaniała i w ogóle. Odblokuj sobie to. No i tak. W ogóle, gdzie jest Jefferson? Gdzie są ludzie z naszego noclegu, no? Nie podoba mi się to. Dodaj wizytę z noclegiem. No, tak być nie może. Dobra, zaprośmy tę dwójkę. A czekaj, bo ja chcę na tydzień. Nie na trzy noce. Na tydzień. No i elegancko. Teraz to możecie przyjść. Są tu od razu łóżka przypisane? Są. Dobra, i mam nadzieję, że teraz jakoś to zadziała. No, Jefferson przyszedł. Cudownie. Tak mi brakowało właśnie kogoś w tym domu. Jefferson, jak mogłeś w ogóle? Wygłoś mowę motywującą. Dobrze. To akurat spoko. Dobra, czy ty w ogóle wydziergałaś ten dywan? Oczywiście, że nie. Dobrze, usiądź sobie. Robimy znowu noc dziergania. Ale tym razem obiekty może podziergajmy takie dekoracyjne. O, ośmiorniczkę zrób. No i widzimy się rano, jak już podziergam trochę rzeczy. Juliet potrafi wydziergać piżamy dla małych dzieci i niemowląt. Jezu, trochę to chciałam też osiągnąć. Boże, wreszcie. Dobra, ale to czekaj, na razie to ważne rzeczy, bo ty ośmiornicę mi tu dziergasz. O, jeszcze jedną może byś wydziergała. Bo w sumie idealnie by było, bo bym mogła to posprzedawać. Ja bardzo chcę to spróbować sprzedać. To mogę sprzedać? Jak sobie inni radzą, bo ja tak w sumie trochę was olałam. Ty idealnie, zajmujesz się sobą. Proszę, weź dziki prysznic. Jeffersona nie znasz, no trudno. W ogóle co to za dźwięk? Aha, ktoś muzykę puścił. Jezu, ja się wystraszyłam, że ty chcesz kosmici czy coś tam. Dobra, Savannah, ty możesz wstać.
grać. Ty nie lubisz gotować z tego, co pamiętam, ale czy ty masz obawy przed ogniem? Nie masz. Może dobrze by było, żebyś faktycznie zrobiła jakieś takie większe jedzenie. Właśnie, nie wiem, fasolkę po brytońsku. Chociaż nie, fasolki po brytońsku może nie rób, bo to różnie się kończy czasami. O, mini hamburgery. O, tak, to będzie dobre. Ty w ogóle polerujesz wszystko, co by się dało, ale weź rozrzuć karmę. Weź posprzątaj na przykład, odbierz jajka, posprzątaj ten kurnik. Zajmij się trochę swoim kurnikiem. Ty dziergasz dalej. O, lodówka się zepsuła, świetnie. Z możliwością wyklucia jeden, dobrze. To możliwość wyklucia. Wracasz z powrotem, to leci do lodówki i lecisz tutaj, żeby jeść. O, ten od razu naprawia lodówkę, tak, ty chcesz do pracy iść później? To ważne rzeczy się dzieją, co ty robisz? Zawołaj na posiłek, no, miłe z twojej strony. O nie, teraz ty też masz kryzys wieku średniego. Nie myślałam, że wpadniesz w to. A jaki ty masz kryzys wieku średniego? A jeszcze nie masz. No cóż, no, nie zapowiada się dobrze, no. Ale nie dziwię ci się, że możesz mieć taki kryzys wieku średniego, no. Dom ci się spalił, rodzina ci się, no, trochę pokłóciła. Twoja córka mieszka gdzie indziej, bo w sumie tutaj nie ma miejsca i tam też nie ma miejsca, żebyście wy zamieszkali. No, ty aż wybuchasz z tego wszystkiego. Dobra, mordeczko, zapraszam tutaj w takim razie. Wybuchnięta, dziękuję. Spróbuj się jeszcze opanować, może ci się uda. Nawet ci się udało. No to, jak ci się udało, to nie rozbij, Boże. Nie! Dlaczego tego nie da się anulować? Dobra, reset. Dziękuję. Ja nie będę rozbijać tego telewizora. Oglądaj sobie coś. Jest kanał domowy przy szkole? Dekoratorzy wymarzonych domów. Wymarzony domowy dekorator, dobrze. Ty niedługo chyba też wybuchniesz, chyba że możesz się uspokoić, ale widzę, że nie możesz. Co to jest? Bliskość dzięki zamieszkaniu razem. Wow, ale wy wcześniej też mieszkaliście razem. Dobra, Juliet, bo ty masz jeszcze trochę energii. Ach, Hadżer znowu się myje w deszczu. Całe życie po prostu. Ja chcę wypróbować ważne rzeczy. To znaczy, gdzie to jest? To jest chyba z Eko Życia. Strzelam tak. Jest jak najbardziej. A jakiś inny kolor, taki sensowniejszy na to, co robisz? Może coś takiego. O, dobra. I rozumiem, że... Tak, jest obsługuj to stoisko. Dobrze. Schowajmy ci to do wyposażenia i pójdźmy na jakąś parcelę i spróbujmy posprzedawać twoje dzieła. Gdzie możemy pójść? Do jakiegoś parku czy czegoś takiego? Chyba, że pod restauracją się ustawi. Ej, to nie jest takie głupie, bo tu będzie więcej simów przychodzić. Przetestujmy to. Piękna Kościlda tańcząca. No bo tak chciałabym w sumie, żeby Juliet była takim wolnym strzelcem, jeżeli chodzi o to zarabianie. Że ona tak, no wiecie, no, sama się jakoś... Gdzie jest ten obiekt? A, tu. Nieważne, jestem ślepa. Że ona się jakoś tak sama tutaj próbuje utrzymać i w ogóle... Czy oni się obrażą, jeżeli się poduje na to? Chyba mogliby się obrazić. Dobra, chodź tutaj. Wyłóżmy ośmiorniczki. Można je jakoś tak bardziej elegancko wyłożyć? Czy tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobrze, obsługuj stoisko w takim razie. Spróbujmy nauczyć się... Aha, ty tak obsługujesz. Myślałam, że od tyłu. Że jakoś tu podejdziesz, czy coś? Tak mi się nie podoba. Jak z tej strony będziesz obsługiwać? A może być z tej strony. Dobrze. Tak wyglądasz ładniej. W sumie myślałam o tym, że chciałabym chyba, żeby ona kiedyś miała sklep własny. To też by było ciekawe. Jakby jej się udało tak, no, zebrać fundusze, kupić sklep i poprowadzić własny sklep, to może by było nawet całkiem fajne. Czemu ktoś do ciebie dzwoni? A ty miałeś do pracy pójść. Dlaczego ty do pracy nie poszłaś? No to już nie jest moja wina, że ty do pracy nie poszłaś. Ktoś się zainteresuje, proszę, moim rękodziełem? Halo? Halo, bo ja to rękodzieło sprzedaję. Halo, ludzie. Dobra, wyczyść to stoisko w takim razie i sobie to schowaj do wyposażenia. A pojedźmy jeszcze w inne miejsce, bo tutaj to tak... Nikt się nie interesuje tobą. A wiecie, gdzie może ktoś się tobą zainteresować? No, no ja też nie wiem. Ale strzelam, że w San Myshuno jest chociaż jakakolwiek szansa na to, więc spróbujmy. O nie, tu pada w ogóle, Boże. Dobra, trudno. Nie baw się w deszczu. Podejdź tutaj, chodź tu. Może ktoś będzie tędy chodził jednak. Weź rozłóż stoisko, no. Bycie jednak mimo wszystko właścicielem takiego stoiska wymaga wyrzeczeń. Ja mogę to wyłożyć, no halo, chcę to rozłożyć. Weź wyposażenie, dobrze, zrobimy tak. Jak to nie ma towarów? Ale mam towary. Halo, ja chcę się wyłożyć. Dlaczego nie mogę się wyłożyć według ciebie? Dlaczego to nie podchodzi pod towar na to? Może dlatego nikt nie przychodził, żeby się zainteresować. Ej, czuję się oszukana. Miałam taki fajny pomysł. A wiesz co? A wystaw to na plopsy w takim razie. Proszę bardzo. Nikt nie chce tak kupować, to ty sobie zbieraj to przez plopsy. I potem wracasz do domu i idziesz spać. Jestem obrażona na tę grę. Miałam świetny pomysł, gra mi nie pozwala. Dlaczego gra uważa, że to nie jest
towar do wystawienia. Przecież jak najbardziej to jest towar do wystawienia. To w takim wypadku, co jest towarem do wystawienia na to? Co to miałoby być? Bez sensu. Brzmiało jak rachunki. No, jak najbardziej brzmiały jak rachunki. O Boże, Orion. Orion, to ty do szopy musisz pójść. Ty musisz iść spać. A ty, jako że z jakiegoś powodu nie poszłeś do pracy, to może chociaż opłać rachunki. Dobra, Orion, zablokuj dla wszystkich i sobie tam wybuchnij na spokojnie. Wybuchasz czy nie? Halo, Orion. Orion, proszę wybuchnąć. Dobra, ty możesz posprzątać w tym czasie. Czy możesz grzebać w tych śmieciach? Nie możesz. Ty nawet nie możesz świeczek robić, bo świeczki wymagają jakichś rzeczy, do których ja muszę grzebać w tych śmieciach, a ja nie mogę grzebać w śmieciach, nie mam jak. Ja nie wiem, ta gra robi wszystko nie tak, jakbym chciała. Czy ja mogę postawić tą ośmiornicę? Nawet nie mogę. W ogóle pranie trzeba zrobić, bo tu wszędzie się rzucają rzeczy. I tę ośmiorniczkę może gdzieś postawmy jakoś tak ładnie. Fatima, skoro tak ładnie sprzątasz, to masz ochotę na przykład zrobić pranie, bo tak trochę dużo jest tych ciuchów wszędzie narozwalanych. Wypadałoby się tym zająć, no właśnie. Orion dalej, widzę, wybucha. Dalej nie jest w stanie wybuchnąć do końca. Czy ty się zaciąłeś, hopie? Ty się chyba zaciąłeś. Jak wezmę 500, to się wybuchniesz? Tak, to wtedy wybuchniesz. Właśnie, czy możesz bić to? Nie, nie możesz tego bić, jak jesteś w szale. No cóż. A weź spróbuj odzyskać kontrolę. Uda ci się? Nie, no to witamy w izolatce. Powodzenia, spędzaj czas. Myjesz toaletę, Fatima. Czy ty wstawiłeś pranie? Nie no, upierz te ubrania. Niech to się pierze, kurde. Już nawet pooglądaj sobie to pranie, cokolwiek, ale to jest ważne, żeby to się uprało. Weź wyrzuć zepsute jedzenie. Może jakkolwiek chociaż się uda. Nie, nie uda się. No bo mi to przeszkadza, że ty w sumie nie masz z czego robić tego, jak to się nazywa, świeczek. A tak, jak zrobię? Nie, to też jest wyrzuć śmieci. Dlaczego ja nie mogę grzebnąć w tych śmietniku po poszukiwanie różnych rzeczy? Ty możesz szperać w poszukiwaniu elementów. A dlaczego tego nie może robić Fatima? Bo co, bo jest schludna? Przecież to nie ma sensu. Boże, ale to jest głupie. Fatima, w ogóle dlaczego ty tam weszłaś? I Boże, Fatima, twoje rośliny. Weź ewoluuj, weź to opryskaj. Ewoluuj. Jest coś takiego jak opryskaj wszystko? Nie, nie ma. Weź, bo tu trzeba się ogrodem zająć. Wstawaj. Wstawaj, mówię. No co? Ewoluuj. Odchwaszczaj, proszę. Opryskaj. Co ty tam śpisz w domku na drzewie, kiedy tu takie ważne rzeczy trzeba robić? Pani, dobra, odmieniłeś się. To tak, wypuśćmy cię stąd. Sprawdźmy ważne rzeczy. Dobrze by było, żebyś ty zadzwonił do swojej córki mimo wszystko. Bo ja chcę wiedzieć, czy twoja córka urodziła, czy jeszcze nie. No wiem, że macie takie słabe te relacje, ale może, no jako taki jednak ojciec, to może chciałbyś wiedzieć. Dobra, rozumiem, że ona mi tego nie powie, bo takie są Simsy. Gdzie jest drzewo genealogiczne? How do I drzewo? Boże, tu jest drzewo. Czy ona już urodziła? Jezu, czy to jest Charlotte tak ubrana? Tak, właśnie, bo ona wyszła za mąż za Wiktora Muncha. Wiktor Munch. Dlaczego ty jesteś tak... Ja nie wiem, ja nie mam pytań. Wiktor Munch to jest losowa osoba, którą znalazłam. To jest brat jednego z typu, z których ona flirtowała, więc po prostu stwierdziłam, że to jest randomowy gość, który pasuje. I co wam się urodziło? Co wam się urodziło? Brittany! Matko! Ej, Orion, co ty na to, żebyśmy poszli odwiedzić? Chodźmy odwiedzić. Nie samą włóczką żyje człowiek przecież. No i oni mieszkają w Windenburgu tutaj. W sumie w Windenburgu, nie wiem. Nie mam pojęcia. Halo, idę w odwiedziny, no bo w sumie z tą, z żoną nie pójdziesz, bo za Savanną w sumie Charlotte nie przypada. Ale tak w sumie rozmawiałeś przez telefon z tą Charlotte i w ogóle. Może fajnie było, żebyś poznał. No kurde, masz wnuka, znaczy wnuczkę. Cześć, Hope. Zapytaj, jak minął dzień, skoro tak to wygląda, i zapukaj do drzwi. W sumie wnuczę się urodziło wam, więc tak pięciominutowe zakopanie toporu wojennego. Dobra, gdzie jest to wnuczę? I tu jesteś ty, i tu nagle wyglądasz normalnie. A dlaczego na drzewie genealogicznym wyglądałaś inaczej? Nie no, teraz wyglądasz normalnie. Nie wiem, co się z tobą stało, że tak wyglądałaś przez chwilę. Cześć, córka. Jak minął dzień? Tak, cześć, dzień dobry, super, pchnij. No, nie pchnij. To nie o to chodzi, że pchnij. W ogóle jest tu twój mąż, żeby go poznać? Kolwiek? Tu jest twój mąż. A gdzie jest dziecko? Czekaj, uprzejme zapoznanie, bo to też jest istotne. Jestem ślepa i nie widzę dziecka. Zostaw córkę, zapoznaj się z typiarzem. No to jest twój zięć w sumie, tak na dobrą sprawę, więc może dobrze byłoby go znać. Ja poszukam dziecka w tym czasie. Gdzie jest dziecko? Tu jest dziecko! Ale super kłyskę postawiliście, matko święta. Czy wam się wilkołak urodził? Byłoby śmieszne. Pocałuj w czoło. No chodź, pocałuj w czółko. Przejdziesz. Dzień dobry, Brittany. To jest taki słodki. Ojejciu. Jaki słodziaczek. Boże, ja się mega cieszę na rozgrywkę małymi dzieciakami. Znaczy, ja wiem, że Juliet nie będzie miała dzieci, ale
bardzo chcę, bardzo pragnę i jestem mega ciekawa tej rozgrywki. W ogóle Orion, który tak się zajmuje tym dzieciaczkiem, to jest takie rozczulające jeszcze teraz. A, jakie to jest słodkie. To by było słodkie, jakby w sumie Brittany, jak podrośnie, to wpadała do nas w odwiedziny. Fajowe to by było. Nie, jakie słodziaczki, o matko. No i co, i myślę, że będziemy kończyć, ale zanim będziemy kończyć, to wydaje mi się, że muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, bo to jest ważne, bo mi się przypomniało tak na koniec odcinka, ale musimy wrócić do domu, bo wiecie, ja to nagrywam jeszcze w czerwcu, a czerwiec to jest taki ważny miesiąc w życiu, więc skoro mamy czerwiec, to jest Elis Royal, kimkolwiek są, o, mistrz ekologii, świetnie, kimkolwiek jesteście, skoro jest czerwiec, musimy zrobić ważne rzeczy, no bo to jest pokój Juliet, tak w gruncie rzeczy, i co może mieć Juliet za ozdobę w domu? No, zgadnijcie, zanim ją znajdę, bo to pewnie chwilę potrwa. Jezu, już myślałam, że nie znajdę tej flagi, nie? Boże, ale tak, mamy wreszcie flagę, bo doszłam do wniosku, że skoro ona jest aseksualna, to jest czerwiec, powiesimy sobie flagę, niech sobie flaga w pokoju wisi, no i jest super. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był trochę spokojniejszy niż zwykle, ty możesz sobie w tym czasie, jak ja będę biadolić, to sobie porobić rzeczy na szydełku, czy w sumie na drutach. Dajcie znać, jak z tym stoiskiem, bo ja byłam naprawdę święcie przekonana, że my możemy nasze zrobione rzeczy na tym stoisku sprzedawać. Tak po prostu, nie? Że wystawiamy sobie nasze rzeczy i jest fajnie, a to wychodzi na to, że nie. I ja teraz nie wiem, co my możemy, bo ja miałam plan właśnie sprzedawania takich rzeczy. Jak zostaje nam samo plopsi, to też tak dziwnie. Znaczy dziwnie, no okej, nie? Ale wolałabym trochę inne rzeczy. I tak trochę czuję się rozbita w tym pomyśle, bo głównym założeniem dla Juliet było właśnie robienie rękodzieła i sprzedawanie tego rękodzieła. No dlatego też trochę dostała tę cechę materialistka, trochę się zgodziłam na tę cechę właśnie dlatego. Także co, no, koniecznie dajcie mi znać, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, dajcie suba, jeżeli jeszcze nie subujecie. I co, no, halo, żegnam i widzimy się w następnym. To pa!